Muzyczkę zostawię. O, mikrofon muszę sobie poprawić. Chwilka. Teraz mnie chyba dobrze słychać. Włączymy jeszcze kamereczkę. Mordę może dam tutaj. O, mapę zasłoni i będzie. Dobra. Wszystko jest git. Czat sobie jeszcze tylko otworzę, żebym widział, co piszecie. Podgląd. O, i wszystko mamy. No i jest. Witam. Ten łuczek robimy. Kurde, może go nie kręcimy? No, kręcimy, oczywiście, że kręcimy. Taki bejcik, żarcik oczywiście. Nie będę go łupał. Jak wyjdzie chujowe U8, to co? Zastanawiam właśnie. Upać czy nie upać najpierw? Na 8 chociaż. Jak myślicie?
Dobra, czat, napiszcie. Napiszcie, czy upać, czy nie upać. Bo może być krab na U8. Wtedy będzie krab U8 plus 8. Jak myślicie? Napiszcie na czacie. Ja wiem, co wam zrobię. Wiem, co wam zrobię. O. Strapola wam rzucę. Wejdźcie i ten, i zagłosujcie, to zaraz zobaczę, jaki będzie wynik. I co mówicie? Tak, nie, tak, nie. Głosy podzielone widzę. Wrzucę wam jeszcze raz. O, już ponad 3/4 mówi, że upać. Ale 5 osób mówi, że nie. Znaczy, jak upać, to na maksymalnie na plus 8. No, zdecydowana większość mówi, że żeby upać. Tych, co zagłosowało. Dobra, to upniemy. Przejdamy sobie. To nie to, to jest to. Dobra. To upniemy go najpierw w takim razie. Skoro tak chcecie, to tak zrobimy. Nie no, nie wiem, jaka osłonka będzie. A coś czuję, że będzie krab plus 8, po prostu U8 i nic z tym nie zrobimy. Albo będą meselki. Będą meselki plus 8. No i fajnie. Które są zwoje? 2,9. Tu są tańsze, patrzcie. Są znacznie tańsze zwoje. Jeszcze kupimy tylko troszkę proszku. Cella. Upniemy. Nie wiem, ile będzie potrzebne. 5 staków. Coś takiego, co? Jak pi razy drzwi. Dobra. Na razie 10 zwoi normalnych, potem polecimy ze złotymi. Dobra, jest plus 4. Mamy plus 4 póki co. Siema Volt, witam. Elo. Dobra, jest łuczek już plus 5. Jest plus 6. Moment, tylko sprawdzę Facebooka, ktoś mi coś pisze. O. Super.
Dzięki gruby, serduszka tutaj dajesz. Myślisz, że to przyniesie dalej, dalej plus 6 jest. No jak upnie już na 7, to już złotymi polecimy. Znaczy jak podmowy będzie, to też spoko, też się będę cieszył. O, stały poziom. Czy ja mam te gówna? Te gówna chyba sprzedałem. Albo jeszcze tu jest. Nie, nie mam. To było zwój zniesienia? Nie. Amulet wzmocnienia. A, jeden. Kupmy tam dwa, może będzie potrzebne. I zwój. Już teraz kupimy złoty, bo pewnie za chwilę wejdzie. Dobra. Upamy. 110 osób, witam serdecznie. Fajnie jak tak bez żadnej... Aha, stały poziom. Bez żadnej reklamy, czy na grupie, czy gdziekolwiek wpada tyle osób, to miłe. Dla oka, dziękuję wszystkim. Ale Lipton, nie upa. Dopiero upam. Dopiero zacząłem. Stały poziom, po raz trzeci. Ile tu jest? 20%? Ile mi tu już? Teraz się będzie odwdzięczać za sztylet pewnie, co? Będzie szczęście w drugą stronę. Szczęście będzie w drugą stronę leciało. Patrz, nie upnie. To niezły. Dobra, będzie trzeba kupić tych zwoi z 20 może. Może to coś da. Ja mam wyłączone alerty. Czeny, dzięki za suba. Ale pali. C7433, dzięki za suba. Co jest? No kurde mać. Przecież to jest 20% na wejście. To jak resy na sum 6. No sum 6. O, jest. Plus 7. Jak z tego będzie krab, to się... O Jezu, popłacza chyba. Nat Ferry, dzięki za suba. Dzięki wielkie. Oddasz na konkurs, jak będzie krab? Nie wiem, co z nim jeszcze zrobię. Nie wiem. Nie mam pojęcia.
Bizu na wolę. Zależy dla klasy, no. Ja na zwiadzie głównie stawiałem na redukcję many, zmniejszenie zużycia many. A na DG to musisz mieć trochę antykryta. Chyba że peta ciągle przodem puszczasz. To co innego. Nie wejdzie na 8. Te zwoje dokręcam i hazarduję. To jest 93 plus 33. Dobra. Jak teraz nie upnie, to hazarduję go, taki jak jest. Dzięki. Dobra, jest. No to lecimy. Nie. Bo chyba nawet mój level jest najwyższy, albo 34. Ktoś już dobił. Nie wiem. To jest nic ciekawego, hiper tam nie ma. Obecny secik. O3. Obecny secik. Łuk, potwory 9% kryt 33. Klata pod moby. No i sztylet. Ogólny atak używiał. I tak go później przerobiłem, bo mimo że upnęłem go wcześniej, nie wiem, no, chyba plus 7 albo plus 8, ale i tak go przerobiłem, bo ten 95 level to masakra. Póki ja go wbiję, to... minie masa czasu. Elo, siema. Nie, ryjek chyba nie jest wyżej. Ci nie wydaje. Dreko, ja wiem, że nie jest ten banowalny. Wiem. No, masz taką samą ilość włosów jak Neo, to prawda. Dziękuję, Marcin, dzięki. W tej chwili 17% wbijam na woli na 33, na chwilę obecną. Ale pali. Nic nie wchodzi. A w porządku, dobrze mi mija. Jadę na urlop teraz. Do Polski w sobotę. Więc mnie też nie będzie. Na kilka dni, potem wracam. Poza tym w porządku.
Gramy sobie na Radikunie. Wow, ruszyło w końcu na U4, ale to U3 bardzo długo trzymało. Cześć Batersik, siema. Witam, witam. Mocno słabe. U czwórka? Nie, nie, nie ma opcji, żeby czwórkę zostawiał. No fajnie, Dawid, jakby było. Na Wendecie był spoko. A co teraz z ludźmi z Wendety? Jest tu w ogóle ktoś z Wendety, komu zamknęli serwer i co teraz robicie? Wróciliście na PL-a, czy na jakimś innym privie gracie? Bo na pewno tu jest ktoś z Wendety. Grałem, pewnie. Nozbyte? Co to jest? Nozbite? To niezłe nozbyte. To tam niezłe SS-y musisz mieć na Wendecie. O, U2, to może szybciej coś hazarduje. Tak, utrzymuję, no TS-a czasami nawet do nich wbijam. Ale nie wiem dlaczego zamknęli serwer. Możemy się tylko domyślać. Też mi się wydaje, że Gameforge Basha przydusił. No bo kto taką dojną krowę kurwa zabija? Chyba nikt. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, babka na S1 została. Jeżeli myślisz o Belli. A to tylko spekulacja a propos Basha, bo on tak naprawdę nie wiemy, nie? Nie wiemy, co się stało. Nie, U4. Czemu U4? Ale szybko spadło. Ech.
Burka. To ciekawe, czy się idzie, ciekawe. Coś powinno. O, spadło w końcu. I znowu U4. U4, U1. Jest U1. Coś się rusza. Nie w tą stronę. Ale widziałem, że tam i samu promuje jakiś serwer chyba będzie startował z Metinem. Widziałem na jego dzisiaj, na jego story na YouTubie. Nie było. No, od U5 zacząłem i tylko w dół zeszło. Nie było. Po tej pierwszej U5 nie było ani jednej U5, ani jednej U6. Cały czas od U1 do U4. To mi z powrotem. Nie, kilka osób sobie gra. Nie cała Konoha. Grają na S1 jeszcze. No nie chce mi wejść.
szkoda. Tak, przenosiłem, no. Z S1. Ja przerzucałem 1.5, ale normalny kurs to jest 1.6, 1.7. Ja po prostu taki niski dawałem, bo mam taki trochę kredyt zaufania, moim zdaniem. No i ludzie przerzucają. Dobra, wbija. Muszę to zobaczyć, czekaj. Wiesz, coś było cię widać? Mogłem w chwilę wyłączyć po prostu. Ta, no, poleciała na fajkę. A pierdziele. Masakra. Dobra, nie wbija, nie wbija nic. No, dawać. U7. Albo U8. Ale U8 to musi być zajebiste. Cześć, witam wszystkich. Witam, witam. O, jest U5. Nic ciekawego. Teraz kiedy tą piątkę zbiję, to pewnie ile amuletów zejdzie, to jest OS. Chodź, nie mam kamerki. Musisz się... Tak, tak. Okej. No nie chcę, nie chcę Jala być na streamach. Zaraz wleci, to jest kwestia czasu. A właśnie jak tam praca nad aktem 7? Bo ma być ponoć jakiś akt, czy nie? Wiecie coś może? Ta informacja, że 2022. Nie mam dziary. Nic nie ma. Tylko ciekawe, co tam wrzucą w tym A7. To jestem ciekawy. Jakieś mapki, jakieś bossy, jakieś ekwipunki? Może balans? Nie no, żartuję. Gdzie balans?
w tej grze. Czemu na woli XP nie na RP2? Powiem ci, na woli byłem godzinę i wleciało mi tyle samo co na RP2. Dlatego stwierdzam, że po co mam... A na woli mogę sobie odpalić z boku film, oglądać i się chilloutować. Nie muszę się martwić, że zaraz się na RP2 wywalę. Pewnie bym może i wbijał więcej, jakbym cały czas po ładu wchodził do ML-a, to bym wbijał więcej, ale... Można sobie przynajmniej film obejrzeć. Chciałbyś Tubi pokręcić. No stale umrze, jak przestaną ludzie w to grać, a ludzie mają sentymenty, ciągle do tej gry wracają, więc... Więc wiesz... Miałem taki kaprys, dlatego się przyniosłem. A jak dam go na czarno, będę widział, co pisze? Chyba nie. Nie wiem. Nie wiem, co z tym goldem. Ja mam jeszcze amulety na nupach, wiesz? Tak, poszedł za kostkę, wiesz? Kostkę za niego dostałem. Za ten łuczek U8 plus 10. Jak będę miał coś już normalnego, to wtedy nagram pokaz postaci. Postać jeszcze nie jest zrobiona, więc co tu pokazywać? MSW? Do dupy jest. Oj, prawie walnąłem.
Kostkę sprzedałem już. Kostkę sprzedałem za 3,5 limita. I osoba, która kupiła łuk, praktycznie zarobiła na tym. Ale trudno. Ja ten łuk sprzedawałem 4 miesiące, więc... I nie mogłem go sprzedać w żaden sposób. O, U1. Dobra, jest U2, teraz U7. Come on. Nie, nie U4, U7. Co tam, Green, piszesz? No wątpię, że oddadzą. Już to postawi jakiś inny serwer. Myślisz, że masz takie szczęście, że jak wbiłeś, to U7 wejdzie? No, oby. Nie pamiętam, komu kostkę sprzedałem. Nie pamiętam. Tak, skończyłem grę na Walonie, tak. I fajny kolega. Nie poddaje się. Bo jest wszystko tanie. Dlatego tu ludzie grają, moim zdaniem. Wiesz? O, U1. Może, nie pamiętam komu sprzedałem, naprawdę. Ale że mu się chce nowe postacie robić. Nie pamiętam. Nie pamiętam, skąd to, wiesz? Pynek, dzięki za suba. Dzięki wielkie.
Nie, Korteros gra chyba na S1. Zaczął tutaj, ale potem przeszedł na S1 z powrotem. Chyba gra. Nie ma nic, nie ma Tubi, nie wyleciało. Niestety. Adrian Klimas, dzięki za suba. Nie ma. Amulety były i nie ma. Dobra, tu mam parę amuletów. 7 tu jeszcze mam. Ale ty jesteś głupi. Ale głupi. Co ja ci zrobiłem, że... Co ja ci zrobiłem, że ty mnie tak tutaj gnębisz? Albo to ten, fury. Może być. Tylko on miał powód. Dzięki za suba. Wódch, dzięki za suba. Dzięki wielkie. Chyba ta. Nie no, 5 było raz. No co wy? Nie mówcie, że nie. A, na Heltale, tak, graliśmy tam, no prawda. Graliśmy. Prawda. Z U2 na U2. Jamek miałem po prostu. Magiem grałem. O, U5. Potwory, peżeta, no takie tam. Nic ciekawego. No, Lukas, no elo. To pamięta mój stary nick, siema. Nie gram już na S1. Nie gram. Łucznik, bo najmocniej bije. Dlatego łucznik. Minusy? Że musisz tylko na DG siedzieć, żeby dipsa zrobić. Niestety. No chyba, że pod PvP to jeszcze prorokiem. A plusy to, że zawsze trafia. Jeżeli nie jest na DG. Nie, poza sprzedałem. Chyba. Nie, kostkę w kono zostawiłem. Tak, zostawiłem w kono, faktycznie. Ale kto wziął, nie pamiętam.
No niestety, dzisiaj nie chcę siąść łuczek. Nie było żadnego. Nie było jeszcze. Ale mam fana. Dobra, ten noob jest opróżniony z amuletów. Ja na tym koncie coś mam. Sprawdźmy. Radikun. Kanał pierwszy. Sobie znaleźć amulety, gdzie sobie je upchałem. Dobra, mam trochę amuletów, znalazłem. O nie, naprawdę? Amulety. Ta postać trochę tego ma. Prawda, nie ma całego ekwipunku, ale gdzieś jeszcze na pewno ma. Jeszcze poszukać. Szkoda, że ich wyrzucać nie można na glebę. Są jeszcze dwa. Przekręćmy na razie to. Ja w międzyczasie postaram się znaleźć pozostałe amu. O, jeden. Nice. Tego fajnie. Leci dobre u, chyba. No, prawie. Sprawdźmy na tym lupie, czy coś jest. Nie, tu nic nie ma. To szukamy dalej. O, uszy. Dobra, nie chcę mi ci się, możesz sobie pisać. Nie chcę mi ci się blokować. O, jest niewinny Puri, proszę.
Dobra. Sprawdźmy tego nupa. Też nic nie ma. Tu 3 cały czas tu jest. Po chujmie grubo, blokujesz gruba pało. Żebyś nową postać robił. Dawaj. Jedziesz. Ten jak fajnie tańczy. Takowe. Chyba tu Fortnite był kopiowany. Nie chcę wejść. Rip. Znalazłem końcówkę amuletów. Czyli mam jeszcze te, co mam tutaj, i mam jeszcze 10. Że w tyle amuletów, ani jedną u 7. Jak tam ten sztylet. Ale Lipton. No, przekręcimy to do końca i wystarczy. Potem postaram się albo poczekać na promocję, albo skupić amuletów trochę za gold. Jak będę miał większą ilość, to znowu puszczę. Znowu puszczę strumyk, żebyście sobie zobaczyli, kto chce. Tak, na 9,5 siadł sztylet. Oczywiście, że tak. Co, Julek, teraz kręciłeś, że ci siadło?
Aha, już myślałem. Myślałem, że tobie siadło. Co ty, nie siądzie. Dziś jakaś porażka jest. Jakby weszło, byłoby fajnie. Najgorsze jest to, że trzeba wylosować U7 albo U8 i jeszcze trafić osłonkę, nie? No. Także jak ktoś chce hazardować, niech się dwa razy zastanowi. Nie chcę siąść. Nie siądzie dzisiaj. Wezmę pozostałe amulety. Będę mógł nupa wylogować. Dobra. No proszę, Dasiu. Fajnie, że masz taki sam fotel. O, U4. Żeby tu były potwory 15%. Zajebiste na expa. Ale są rośliny, niestety. Niestety są rośliny. Bazówka, kryt 49, mróz, rośliny i doświadczenie. No zamiast roślin, potwory 15. To bym sobie w takim polatał już na RP2. Na RP2, na woli. Podobny w zasadzie do mojego, ale troszkę byłby lepszy. Procent mi na godzinę wpada na tej woli. Siedzi jak Daniuk na kiblu. Ale nic, nawet u szóstki nie wejdzie. Piątka. Kryt 43, potwory 18%. Ale to pierdolnie. Jest lepszy niż mój. Fajny jest. 18, 9% więcej. Fajny.
Zostawiam go sobie. Będę miał drugi i to sobie pokręcę. Ale muszę go wyłupać. Muszę go wyłupać na... plus 8. Oczywiście, przecież nie siadło. Troszki mam, no mam trochę. To mi wystarczy. Fajne. 18 potwory, 43 kryta. Mi się podoba, no i taki wystarczy. A ten sobie sprzedam drugi. To dwie osoby będą miały spokołuk. I upnę na plus 8, wtedy mogę test zrobić, no. Zrobimy, zrobimy. Czy na DG wystarczy oczko i warek? No. W zasadzie tak, ale warto mieć holkę i wukacza, bo daje ci to bazówki i to jest spoko. Powinieneś sobie ogarnąć wukacza jeszcze. Nie, na razie nie kupuję. Za ten dałem sporo, poczekam sobie, aż potanieją. Albo sam może wydropię. No, nie chcą wejść. Nie chcą wejść te łuki, no. Troszkę mało, ale to sobie zaraz dokupimy. Zbroje? No, zbroje mogę... Zbroje jest spoko, naprawdę. Zbroja pod expa jest naprawdę zajebista. Podoba mi się. Nie mamy proszków. Proszek. Ktoś tu coś wbił. Myślałem, że to mój łuka tutaj. Goku lata. Pod moby jest. Potwory 18, kryt 43. Ciekawe, jaka jest różnica w bazówce. 580, no 70 bazówki więcej. Maksymalnie 80 nawet. Daj tam tutaj trochę. Łeb zasłania. Powinno jebnąć. Szkoda, że nie siadło to co miało siąść, ale... Niestety...
No, upniemy to na plus 8, sprawdzimy dipsa i kończę strumek. Wystarczy tego na stale'a. Jeszcze 3 zwoje. Ale to musi siąść na plus 8, no nie ma baksa. No patrz go, no. Co na woja, by expić AW level? Nie wiem, ja bym... odszczepi na RP2. No co jest z tym upaniem dzisiaj? No nie weszło, patrz. O co chodzi? Zwój. Nie ma złotych? Muszą być. O, są. Może 20, nie, ale z 10 kupimy tu jeszcze. Mamy jeszcze 18. No, proszków nie ma. Zaraz pokażę łuk. Chwileczkę. Odmowy na wolę. Kryt i potwory. No i pod wszystkie rajdy praktycznie, no nie? Można mnichem, ale na mnichem to już bardziej na tym. Mnichem to już bardziej na woli. Chyba, że była mowa o woli. Dawaj. No nie idzie, ty. No, to jest jakaś porażka. Sakra dzisiaj. Blade'em na wolę? No, można. O, jest. Jest. Plus 8. Idziemy dipsa sprawdzić. Jaka jest różnica? Wejdźmy z wiada. Tylko najlepiej to wejść na kartę tego samego elementu ogólnie. Ale już trudno. Dobra. Idziemy zobaczyć dipsa. Jaka jest różnica na złośnikach? Tylko złośnik to jest roślina niskiego poziomu, a nie potwór. I też będzie różnica. W sensie mniejsza różnica. Ile bije na tym? Zwykłą spację chciałbym. 14. 14, bo 28. No 12 teraz. 14. Dobra. A tym piekielnym 14 900, 13
14, 29. No na złośnikach nie ma duży. Faktycznie w ogóle nie ma różnicy. No 31 teraz na bonie. Ale na potworach będzie więcej, bo tutaj jest 9% na potwory więcej. I tak jakby eska większa na moby. Oko, fajne. Bardzo podobny jest ten anielski do tego, co dzisiaj wykręciłem. Tu masz anielski. I demoniczny. Tu jest kryta trochę więcej, bo z bazowego. Z tym, że tu jest szansa kryta. Szansa kryta więcej. Mamy te zwoje, to możemy na 9 to upchnąć sobie, o. Tak, no na wolę trzeba się przejść. Idę na wolę zobaczyć. Tam powinna być różnica większa. Dobra. Jakie mam resy w ogóle? Żeby nie było, że zaraz się wywalę. Dobra, zaczniemy od anielskiego. Boże, ktoś tu expi. Zaraz zobaczymy. 90 dałem za łuk do kręcenia. Nie, nikt tu chyba nie expi. Nie. Wojownik. A, dobra. Nie było pytania. Bonkryt. 14. 7K czysta spacja. Bon 14. Dobra. Sprawdźmy. To jest wojownik, to jest ten sam. Dobra, okej. Okay. Ryt 15. O! Bazowy za 8. Z 6 podskoczył. 8,5. No jest lekka różnica. 18,5 na bonie, 35 bonkryt. No jest malutka różnica. Ale jest lepszy. Lepszy niż tamten. Tamten jedynie co miał lepszego to tą szansę kryta, ale mniejszą ma bazówkę. Dobra, mamy jeszcze tutaj 5 amuletów, możemy sobie to spróbować upnąć. A może się uda. A może się uda, może się nie uda. Tak, przyniosłem się na Radikun. No i nie ma. Nie wbije. Dobra, mniejsza o to, i tak jest buff Krusa, więc co to za różnica. Dobra, dzięki, że byliście. Ja uciekam. Do zobaczenia kolejnym razem. Elówka.